Cześć, witam Was na kanale TechTest. Dzisiaj pokażę Wam zestaw gamingowy klawiatura plus myszka Cougar DeathFire X. Link do jego zakupu, tak jak zawsze, znajdziecie w opisie pod filmem. Na początku standardowo, co było w zestawie. Oczywiście dostajemy klawiaturę razem z myszką, instrukcję w języku angielskim, a to wszystko przychodzi do nas w takim pudełku. Także może na razie odstawmy klawiaturę na bok i skupmy się na omawianiu myszki. Ma ona wymiary 120x65 mm, waży 100 gramów, więc jest raczej taka mała i lekka. Mamy oczywiście lewy i prawy przycisk, scrolla, który też jest wciskany. I muszę przyznać, że przyciski lewy i prawy chodzą bardzo lekko. Nawet powiedziałbym, że trochę za lekko i na początku musiałem się przyzwyczaić, ponieważ zdarzało mi się, że przypadkowo wciskałem te przyciski, bo chodzą one naprawdę lekko. Na górze pod scrollem mamy przycisk do zmiany podświetlenia. Łącznie mamy, można powiedzieć, 10 trybów. Pierwszy tryb to podświetlenie wyłączone. Drugi to tryb pulsujący między wszystkimi możliwymi kolorami. I pozostałe 8 to 8 stałych kolorów, które możemy sobie wybrać. Niestety ani myszka, ani klawiatura nie zapamiętują swojego trybu podświetlenia, więc za każdym włączeniem komputera musimy ten tryb ustawić na nowo, no, ponieważ włącza się domyślnie. Po lewej stronie myszki są również dwa przyciski funkcyjne, które mamy pod kciukiem i możemy je sobie dowolnie w komputerze zaprogramować. Na dole myszki mamy sensor optyczny oraz dwa przełączniki. Pierwszy do zmiany DPI możemy wybierać w zakresie od 500 do 2000 dpi, a drugi przełącznik jest do zmiany częstotliwości odświeżania od 125 Hz do 1000 Hz. Myszka posiada również plastikowe ślizgacze. Co do podświetlenia, to nie powiedziałem, że jest ono w trzech miejscach. Po pierwsze, na górze myszki mamy logo firmy, które jest podświetlane, scroll ma podświetlenie oraz na spodzie jest taki pasek LED-owy, który całkiem fajnie wygląda przy braku światła, bo podświetla to również naszą podkładkę do myszki. Niestety ten pasek LED-owy na spodzie jest trochę nierównomiernie podświetlany, ale o tym dokładniej powiem przy omawianiu klawiatury, ponieważ tam również występuje taki problem. No i jeszcze ostatnia rzecz to przewód. Jest on gumowy, nie ma plotu i jest on długości 1,6 metra. Przechodząc teraz do klawiatury. Ma ona wymiary 448x140 mm. Posiada ona hybrydowe mechaniczne switche. Jest to dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ jest to alternatywa między switchami mechanicznymi a membranowymi. Ponieważ z jednej strony są one ciche, nie wydają takiego charakterystycznego dźwięku jak switche mechaniczne. Jednak z drugiej strony podczas pisania lub grania mamy takie odczucie, jakby to były switche mechaniczne. Nie wiem, jak to do końca opisać. Jest to po prostu taki kompromis między klawiaturą membranową a mechaniczną i producent podaje, że żywotność tych switchy to 20 milionów kliknięć. Klawiatura jest pełnowymiarowa wraz z częścią numeryczną. Mamy tutaj przyciski funkcyjne ukryte pod przyciskami od F1 do F12. Jest Windows Lock. Mamy możliwość zamiany wsadu ze strzałkami. Gdy naciniemy przycisk funkcyjny i W, to zamieniają nam się strzałki ze wsadem. I wtedy po wciśnięciu na klawiaturze W komputer interpretuje to jako strzałka do góry i na odwrót, więc jest to dość ciekawa funkcja, przydatna w niektórych grach. Jeszcze jedna mała uwaga co do ułożenia klawiszy. Jest tutaj niestety mały backspace, więc jeżeli wcześniej mieliśmy klawiaturę, która ten backspace miała duży, no to tutaj będziemy musieli się przyzwyczaić, że jest on mały, schowany w rogu. Za to Enter jest dość duży. No i właśnie Enter jest duży kosztem małego backspace'a. Anti-ghosting. Według producenta jest on do 17 klawiszy. Ja natomiast w teście anti-ghostingu znalazłem kombinację, gdzie tych klawiszy było mniej niż 17. Jednak w żadnym wypadku nie przeszkadza to w grach.
Przy graniu nie znalazłem żadnej kombinacji, która byłaby niemożliwa do wykonania, także z tym nie będzie żadnego problemu. Przechodząc teraz do podświetlenia. Jest tutaj podświetlenie RGB, jednak nie jest ono w pełni customizowalne, o czym powiem dokładniej za chwilę. Mamy 8 trybów podświetlenia, zmienia je się naciskając klawisz funkcyjny oraz klawisze od 1 do 8. I tak na szybko to mamy tutaj tryb tęczy, takiego przechodzenia kolorów, oddychania, fala, podświetlenie stałe, podświetlenie, które według producenta nazywa się rytm, customize oraz takie odchodzenie kolorów z lub do klawisza. Za pomocą przycisków page up i page down, w zależności od trybu podświetlenia możemy zmieniać albo jego szybkość, albo jasność podświetlenia. Przyciskami strzałka w lewo i w prawo. W przypadku podświetleń animacyjnych można zmieniać kierunek tej animacji. Tak jak przed chwilą powiedziałem, to podświetlenie nie jest w pełni customizowalne, ponieważ w przypadku podświetlenia tego Customize nie możemy sobie wybrać koloru każdego klawisza, a klawiatura jest podzielona na 6 stref podświetlenia. Ona jest podzielona w poziomie, więc mniej więcej tu mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, więc tych stref jest 6 i kolor można zmieniać jedynie dla strefy. Nie będę dokładnie opisywał, jak to się robi, tylko tyle, że nie można ustawić podświetlenia danego dla pojedynczego klawisza. Tak jak już wcześniej mówiłem, klawiatura również nie zapamiętuje swojego podświetlenia, jakie było ustawione, więc po włączeniu komputera mamy domyślne podświetlenie tęczy. Nie zapamiętuje ona również ustawień tego podświetlenia customizowanego, więc jeżeli używamy podświetlenia customizowanego, no to za każdym razem będziemy musieli je konfigurować od nowa. No i jak sami widzicie, oprócz podświetlenia klawiszy, wokół klawiatury jest również pasek LED-owy. Niestety nie jest on idealnie, światło w nim nie jest idealnie rozproszone, więc po pierwsze widać, w którym miejscu umiejscowione są diody, a po drugie w niektórych miejscach, szczególnie na rogach klawiatury, to podświetlenie jest dużo słabsze, praktycznie niewidoczne. Więc do tego można się lekko przyczepić i tak jak mówiłem, w myszce na tym pasku LED-owym jest tak samo, że niektóre miejsca są gorzej oświetlone. No i na spodzie klawiatura po pierwsze ma wysuwane nóżki, aby ją podnieść. No i jest też kilka gumek, aby nie ślizgała się ona po podłożu. No i rzeczywiście nie ślizga się, z tym nie ma żadnych problemów. Przewód już w klawiaturze jest w oplocie, również ma długość 1,6 m. I moim zdaniem to, że przewód w myszce nie ma oplotu, to jest zaleta, ponieważ taki oplot bardzo często potrafi się psuć o krawędź biurka, a tutaj nie będzie z tym problemu i ten kabel powinien wytrzymać dużo dłużej. I jeszcze nakładki na klawisze, tak samo jak w klawiaturach mechanicznych, są zdejmowalne, więc je bez problemu można zdjąć i zmienić. Chociaż szczerze mówiąc, tutaj to mocowanie na klawisz na Switcha jest trochę inne, więc może być problem, aby znaleźć zamienniki. Ale szczerze mówiąc, nie szukałem, może są gdzieś takie dostępne, tego nie wiem. No i ostatnia rzecz, to w prawym górnym rogu mamy białe diody sygnalizujące o włączeniu klawiatury numerycznej, caps locku, scroll locku oraz Windows Locku. Także podsumowując, aktualnie jest mały problem z dostępnością tych produktów w polskich sklepach, jednak z tego co wiemy, we wrześniu mają one się pojawić normalnie w sklepach w cenie 200 zł. Link do strony producenta oraz do Ceneo, gdzie możecie porównać ceny w różnych sklepach, znajdziecie w opisie pod filmem. No i myślę, że jak za taką cenę dostajemy naprawdę fajny zestaw klawiatura plus myszka. Najciekawsze z tego wszystkiego są te hybrydowe switche. Jest to alternatywa między membraną a mechanikiem, więc są ciche, a gra się na nich bardzo przyjemnie. Zapraszam Was jeszcze na naszego Instagrama oraz Facebooka i do zobaczenia.